Ulicami gminy Świerklany przejechał barwny korowód. To najlepszy z możliwych sposobów na prezentację rolniczego sprzętu i śląskiej tradycji. Zespół Karolinki się uczy długo piosenek przed występami. Nie? Gospodynie muszą już też wszystko przygotować, więc każdy ma swoja rola w danym dniu. My jesteśmy po pracy już, po dożynkach, po żniwach. I teraz jesteśmy na wyspach. Na jakich wyspyśmy pojechali? Kanary. Na Kanarach jesteśmy. No, jesteśmy czasami bardzo zdziwieni, że ludzie mają takie chęci i po prostu tak starannie przygotowują się do tej imprezy. Przystrojone są, prawda, domostwa i przed domami. Naprawdę jestem pełen podziwu. W wielu śląskich gminach, podobnie i w Świerklanach, rolników coraz mniej. To nie zwalnia z obowiązku dbania o to, aby tradycja dożynkowa nie zaginęła. U nas tych rolników jest dużo, ale już po prostu to rolnictwo u nas po prostu jest, można powiedzieć, na mniejszym poziomie. Przede wszystkim uprawa pola, hodowla. Już tych gospodarstw jest bardzo, bardzo mało. To już jest takie teraz warzywnictwo, takie jest drobnostkowe rzeczy, nie? Folie, tam warzywa. Kultura, jak się mówi, potrzebuje dobrego jedzenia, a jedzenie potrzebuje kultury, także to wszystko można tu u nas na Śląsku zobaczyć, posmakować. Także życzę wszystkiego dobrego. Każde dożynki mają swój pakiet punktów obowiązkowych. To msza święta, korowód i uroczyste przekazanie chleba wypieczonego z tegorocznych plonów.